Witajcie. A raczej dobry wieczór, bo mamy już wieczór. Jest godzina późna w dzień z uwagi na to, że było gorąco i tutaj też no, ludzie pracują, więc nie dało się tego zrobić, chociaż teraz też słychać pewnie będzie w tle pracujące, hałasujące wentylatory. I słuchajcie, mogę tak powiedzieć trochę żartobliwie, nadeszła wiekopomna chwila. Nadeszła ta chwila, gdy zabrałem się za ściółkowanie moich truskawek. I tak coś niecoś chcę Wam powiedzieć na temat właśnie tego, jakie są moje przemyślenia, jakie są moje doświadczenia. I tak, może... O, a to co to za zwierzaczki? No naprawdę. A nie mam lornetki, słuchajcie, no tak trochę jeszcze zajmę się tym. Jakiś odgłos wydawały, nie wiem co to są za zwierzęta. Może jakieś małpy, nie wiem. Coś poszło, no szkoda, że nie mam lornetki. A dobra, ale wracając do tematu, słuchajcie, ściółkowania. Jeżeli to ma być słoma, no w moim przypadku musi być słoma, ponieważ jest tu spory areał tych truskawek, plantacji truskawek, więc trudno mi byłoby na przykład tutaj użyć korę do ściółkowania. Korę sosnową, polecana jest również kora sosnowa, z tym, że ona musi się tam kilka sezonów troszeczkę przekompostować, musi się wstępnie rozłożyć, tak żeby po prostu te pH było... Zalecanek dla truskaweczek, przypomnę, jest to w granicach 6-6,5, taka świeża kora, zrąbki sosnowe mają w granicach 4-4,5-3,5, nawet dochodzi do 3,5, więc to troszeczkę jest za bardzo kwaśne pod truskawki, więc to powinno być delikatnie podkompostowane, już takie rozłożone, czyli jakieś 2-3-letnie powiedzmy to. W moim przypadku jest to słoma żytnia. Jest polecana słoma żytnia, ewentualnie słoma pszenna. Z tego co wiem, owsianka się nie nadaje, słoma z owsu się nie nadaje. Na temat jęczmienia też się nie będę opowiadał. W moim przypadku jest słoma żytnia. Jak rozumiem, może być również tak pomiędzy, czyli sprzężyta, słoma sprzężyta. I słuchajcie, pewnie wiele osób wie, ale... Ja mam doświadczenie w tych swoich starych truskawkach, że miałem tam pozgarniane po prostu łęty tamtorocznych chwastów, które po prostu zostały. Ja to pozgarniałem na gromadki. To nie było tak szczelne jak słoma. To były po prostu gromadki, wiadomo jak wyglądają takie gałązki. Można powiedzieć, że to gałązki. I pod tymi gałązkami zachowała się wilgoć, po prostu tak jakby wczoraj padało, więc to daje nam ściółkowanie. Dodatkowo zabezpiecza przed wzrostem niektórych chwastów, bo przed wszystkimi nie zabezpieczy. Oraz spowoduje to, że w momencie, gdy jest ta młoda truskawka, młode krzaczki, tak żeby było widać, pokażę, jeżeli one będą dookoła obsypane słomą, to gdy będzie padał deszcz, po prostu ten piasek nie będzie się odbijał od truskawek, od tych owoców i będzie powodowało to, że te owoce będą czyściejsze, będzie można po prostu łatwiej je przygotować do zrobienia jakichś soków czy przetworów, bo powiem Wam szczerze, że można wielokrotnie płukać przez dłuższy czas, ale zawsze gdzieś tam te odrobinki piasku zostaną, więc to takie trzy główne założenia. I słuchajcie, jak ja tutaj się przygotowuję podłoże do zaściółkowania. To nie jest tak, że po prostu rzucamy sobie i tak dalej. Tu zacząłem przechodzić glebogresarką. I po każdym przejściu jeszcze pielę po prostu te krzaczki, czyli między tymi krzaczkami, tak żeby pozbyć się tych, powiedzmy to, chwastów, a zwłaszcza tych wielosezonowych, czyli pesz i jakieś tam takie różne, bo jeżeli to są tegoroczne chwasty, no to okej, to ściółkowanie może jak gdyby tam zahamuje ich wzrost, ale jeżeli jest pesz, to on sobie po prostu poradzi. Nawet miałem ściółkowane jakąś włókniną, to po prostu poprzechodził mi ten pesz, także nic to nie dało, trzeba było to później wyrywać z tego peszu. Zrobiła się łąka na tym, więc myślę, że chyba jeszcze gorzej zrobiłem, jak mogłem zrobić, więc tak ja to przygotowuję, tak ja to widzę. No i teraz taka uwaga, ja z uwagi na to, że niedawno zacząłem sadzić tutaj te truskawki, ale gdy jesteście przed takim wyborem, ściółkować
to polecam zdecydowanie wiosną. Wtedy można zasypać delikatnie krzaczki, czyli te miejsca, rzędy, gdzie dopiero będą wychodziły świeże, młode liście. Wtedy ściółkujemy to, spowoduje to, że będą te krzaczki obsypane, bo sobie liście będą wychodziły pomiędzy tymi, pomiędzy źdźbłami słomy, że tak mogę to nazwać. I wtedy będą sobie po prostu tak jakby miały otwory w tej całej ściółce. Także ja na wczesną wiosną przyszłym roku jeszcze tutaj będę poprawiał, będę jeszcze raz to ściółkował, tak żeby po prostu ponakrywać, żeby wschodzące, wychodzące nowe liście truskawek po prostu przebiły się przez tą warstwę słomy i były dookoła po prostu otulone słomą. Spowoduje to, że zahamuje się chwasty, zatrzyma się wilgoć i po prostu zabezpieczy się przed piaskiem i tak dalej. Więc myślę, że taka okrywa tutaj ze słomy to spokojnie dwa sezony wytrzyma, zanim zacznie się rozkładać, kruszeć i tak dalej. A tutaj w tych rządkach będę po prostu w miejscach, gdzie są truskawki, będę dokładał. Cóż więcej mogę Wam jeszcze, słuchajcie, na ten temat powiedzieć. No wiadomo, że ściółkowanie jest to bardzo dobra rzecz, fajna sprawa, zabezpieczenie przed utratą wilgoci, przed chwastami, tak jak mówiłem na początku, no i zabezpieczenie przed zabrudzeniem się po prostu owoców truskawek. A mój, no tamte zwierzaczki chodzą, nie wiem co to jest, ja niedowidzę stąd, jest około 250, więc ja, trudno mi jest powiedzieć co to jest. Zrobiłem kolejne zamówienie, słuchajcie, na kolejne roślinki. Także co przyjdzie, przewidywaną dostawę mam na piątek, na ten piątek, więc zobaczymy, jak to przyjdzie i tak dalej. W każdym razie ilość roślin, powiem inaczej, ilość roślin mi się coraz bardziej powiększa. Nie spoczywam tylko na tym, co mam do tej pory zasadzone, ale naprawdę to jest taka niespodzianka. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że jeszcze mi chodzą po głowie trzy rośliny, które chciałbym zamówić, ale to wszystko się rozbija o pieniądze, więc muszę to dokładnie pomyśleć. Może wykombinuję jakieś jeszcze dodatkowe pieniążki na to i zamówię jeszcze, bo bym chciał już po prostu zamknąć temat nasadzania roślin w tym teraz, wiosną, reszta będzie na jesieni, także ten ogród będzie się rozrastał, będzie po prostu bardziej urozmaicony, a ja jak zwykle się rozgadałem, słuchajcie. Przede mną jeszcze trochę pracy na dzisiaj, jeszcze sobie tutaj ze dwie godzinki popracuję, więc pomału będę uciekał. A Wam dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie mojego filmu, moich zwierzeń, mogę tak to powiedzieć, moich zwierzeń. No i dziękuję Wam, słuchajcie, za cały czas, powtarzam, za tą Waszą obecność, za te miłe komentarze. Przepraszam, że ja tak ruszam rękoma, ale no muszę się czymś zająć, pomimo tego, że z Wami rozmawiam, ale do rzeczy. Dziękuję Wam za tą Waszą obecność, za wyrozumiałość także. I słuchajcie, i chciałbym Was przeprosić tutaj za to, że nie odpisuję na Wasze komentarze, ale jak wiecie, pracy mam mnóstwo, pracy mam sporo. Chcę się po prostu jak najszybciej z tym uporać, bo już jest naprawdę czas. Być może jeszcze, słuchajcie, zrobię odcinek na temat nawożenia truskawek teraz w okresie tutaj owocowania. No ja jestem generalnie przeciwnikiem, żeby teraz nawozić, ale mówię, o tym będzie kolejny odcinek, postaram się go w najbliższym czasie zrobić, także jeżeli będziecie chętni, to zapraszam Was na kolejny film poświęcony truskawkom w moim ogrodzie, tak jak ja te truskawki widzę, jak ja do nich podchodzę. A jakie mam truskawki, jakie macie, mam owoce, możecie sobie zajrzeć do filmu z poprzedniego roku, tam wyraźnie pokazuję, jak u mnie owocują truskawki. Powiem Wam tak, właściwie nienawożone, w sezonie nienawożone, więc zapraszam Was do obejrzenia poprzedniego filmu z ubiegłego roku, a dzisiaj Wam dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się i do następnego razu.